dolne Legnica, także na pewno też samochodem dużym i małym ród w kierunku Legnicy. Stady dolne Legnica powinien być dzisiaj otwarty. Pozdrawiam, dobrego dnia. Rzeczywiście rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki potwierdza w mailu, o kolejne 36 km wydłużyła się droga ekspresowa S3 i cytuję ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć realizację kolejnego etapu jednego z priorytetowych zadań rządu Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest budowa całej drogi S3 pomiędzy Świnoujściem a Lubawką. Też się cieszymy, tyle że budowę tego odcinka S3 rozpoczęto już w 2014 roku. 22 513 11 11. Aktualności radiowej Jedynki i Krzysztof Kaszmarczyk. Wspólna polityka rolna i fundusze strukturalne muszą być utrzymane w interesie państw doganiających Europę Zachodnią po spotkaniu z czeskim premierem szef polskiego rządu. Unia Europejska powinna wrócić do wzajemnego szacunku pomiędzy państwami stosunkowo pewnej jedności kulturowej, mówił prezydent Polski podczas spotkania z papieżem. O Polsce jako bezpiecznej przystani dla inwestorów mówił z kolei, komentując ostatnie podwyższenie wiarygodności kredytowej przez agencje ratingowe, minister inwestycji i rozwoju. Polska i Czechy jednym głosem w takich kwestiach jak unijny budżet, Brexit i kryzys migracyjny. To były główne tematy rozmów premierów Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Babisza, który gościł w Warszawie. Szef polskiego rządu mówił na konferencji prasowej, że wspólna polityka rolna i fundusze strukturalne muszą być utrzymane w interesie państw doganiających Europę Zachodnią. Podkreślał, że także kraje Zachodu czerpią korzyści z integracji europejskiej. Jesteśmy właściwie tego samego zdania, jakich pozycji w tym budżecie należy bronić. Jakość tego budżetu jest kluczowa, a tempo jego przyjęcia jest ważne, ale drugorzędne względem jakości. Tutaj nasze interesy muszą być przede wszystkim uwzględniane. Nasza pozycja w Brukseli jest niezmienna. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nasze kraje łączy wspólne podejście do problemu migrantów. Mówił, że Polska i Czechy stoją na jednoznacznym stanowisku, że ochrona granic i nasze suwerenne decyzje są w tym kontekście najważniejsze i nie ma żadnej możliwości, żebyśmy byli przymuszeni do przyjmowania migrantów. Szef czeskiego rządu Andrzej Babisz proponował również podpisanie z krajami afrykańskimi podobnej umowy jak z Turcją w kwestii migracji. Podkreślił również, że stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczące migracji pozostanie spójne i niezmienne. Prezydent Andrzej Duda zaprosił papieża Franciszka do złożenia